27 października przedszkole nr 5 w Kozienicach uroczyście obchodziło urodziny patronki, czyli Wandy Chotomskiej. Jest ona autorką ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży, współtwórczynią audycji radiowych i telewizyjnych oraz scenariuszy do filmów czy sztuk teatralnych. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała dyrektor placówki Cecylia Kinecka. W gronie zaproszonych gości byli zastępca burmistrza do spraw społecznych Małgorzata Bebelska, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka, poetka ludowa Zofia Kucharska oraz dyrektorzy, nauczyciele i wychowankowie przedszkoli z Kozienic i Świerży Górnych. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu przedszkola Słoneczko. Autorką słów jest Wanda Chotomska. Po hymnie zgromadzeni obejrzeli przedstawienie Jasi Małgosia w wykonaniu kabaretu Horrorek z przedszkola nr 5. Głównym jego przesłaniem było to, aby nie objadać się słodyczami, bo konsekwencje tego mogą być przykre, tylko należy jadać zdrowe owoce i warzywa. Odśpiewana była też wspólnie z gośćmi piosenka o zdrowym odżywianiu się. Kolejnym punktem programu był konkurs dla przedszkolaków. Polegał on na recytowaniu wybranego wiersza Wandy Chotomskiej i zaprezentowaniu ilustracji do niego. W kolejności wystąpili przedstawiciele przedszkola w Świerżach oraz przedszkoli nr 1, 2, 3, 4 i 5 z Kozienic. Prezentowane były różnorodne utwory, m.in. Kurcze blade, Taniec węża czy Chłopak na opak. Każde wystąpienie nagradzane było gromkimi brawami. Po zakończeniu konkursu jury złożone z zaproszonych gości zdecydowało, że wszyscy otrzymują równorzędne pierwsze nagrody. Gratulacje uczestnikom konkursu przekazała burmistrz Małgorzata Bebelska, po czym uczestnicy i ich opiekunowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami książkowymi. Były też nagrody specjalnie na tę okazję wykonane, czyli książki z wierszem Wandy Chotomskiej dla zaproszonych gości. Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem wierszy poetki ludowej Zofii Kucharskiej.